El Niño. To zjawisko zatrzęsie światem i geopolityką. Ta anomalia pogodowa w najbliższych latach zmieni świat. Tania kawa, tanie owoce, tanie jedzenie to coś, z czym prawdopodobnie musimy się pożegnać do 2025 roku. El Niño is a warming of the Pacific Ocean, which has a major impact on weather around the world. El Niño, bo właśnie tak nazywa się zjawisko, które dziś omówimy, miało miejsce na przykład w latach 1982-83 i wówczas kosztowało światową gospodarkę 4,1 biliona dolarów. W przeliczeniu na obecne realia to wartość 15 bilionów dolarów, czyli niewiele mniej niż cała gospodarka Stanów Zjednoczonych. El Niño z lat 1997-98 po uwzględnieniu inflacji i dzisiejszej wartości pieniądza wyrządziło straty szacowane na nawet 20 bilionów dolarów. Czym jest zatem El Niño? Występuje ono wówczas, gdy temperatura powierzchni mórz we wschodniej części tropikalnego Pacyfiku wzrasta o co najmniej pół stopnia powyżej długoterminowej średniej, co powoduje zmiany we wzorcach pogodowych na całym świecie. Należy jednak zaznaczyć, że dokładne przyczyny i mechanizmy związane z El Niño nie są jeszcze w pełni zrozumiane. Badania nad tym zjawiskiem są nadal prowadzone, aby lepiej poznać jego źródło i prognozować jego występowanie. Niemniej zapewnik, według aktualnych map temperatur oceanu, można stwierdzić, że rok 2023 to rok, w którym El Niño prawdopodobnie wróciło, a co gorsza, w skali do tej pory nieobserwowalnej. Obecnie w rejonie Karaibów i Zatoki Meksykańskiej woda jest rozgrzana do temperatury nawet 30 stopni Celsjusza, a to ma spowodować wzrost aktywności burz tropikalnych w tej części świata. Jednak skutki odczujemy globalnie bez względu na to, czy będzie to Europa, Afryka czy nawet Australia. Wczesne symptomy tworzącego się zjawiska El Niño zarejestrował satelita Sentinel-6 Michael Frejlich, który uchwycił anomalię pogodową na równiku w postaci fali ciepła. Pierwsze efekty widać już gołym okiem. Powodzie we Włoszech, fala ponad 40-stopniowych upałów na przełomie kwietnia i maja na Półwyspie Iberyjskim, czy w Polsce IMGW ostrzegające przed suszą hydrologiczną na początku czerwca. Zatem jeśli chcecie dowiedzieć się, co konkretnie wydarzy się na świecie przez El Niño, czemu eksperci obawiają się kolejnego kryzysu związanego z tym zjawiskiem oraz czy Polskę mogą czekać nagłe niespodziewane anomalia pogodowe, jak na przykład skrajna susza czy powódź tysiąclecia podobna do tej z Wrocławia z 1997 roku, to po te informacje zapraszam Was na dzisiejszy przegląd najważniejszych globalnych wydarzeń. Tym samym za chwilę czas na materiał. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oprócz gry planszowej, którą ma już, o ile się nie mylę, ponad 15 tysięcy z Was, znajdziecie też antyki, takie jak kilkudziesięcioletnie mapy czy stare pieniądze. Do tego produkowane przez nas plakaty w takich oto ozdobnych ramkach, ale też globusy i wiele, wiele innych. Natomiast co do gry, pamiętajcie, że nie jest to jakiś quiz, a gra, w której możecie stoczyć walkę na mapie z innymi graczami i to nawet 6 naraz. Na dwóch mapach, konkretnie Europy i świata. Do tego jest mnóstwo unikalnych jednostek oraz funkcji, więc myślę, że się spodoba. Same elementy są zrobione z drewna, więc tym bardziej warto. Możecie już się powoli szykować na jedną z największych niespodzianek, jaką już szykujemy dla Was od roku. Ale co dokładnie się stanie, to dowiecie się niedługo. Ale będzie to coś naprawdę dużego i myślę, że będzie to jeden z największych projektów na polskim YouTubie. Ale wszystko w swoim czasie. Na ten moment zapraszamy na naszego Discorda, link macie w opisie. Także teraz czas na film. Silne El Niño w 1998 roku spowodowało śmierć około 16% wszystkich raf koralowych na świecie i było jednym z największych wymierań organizmów wodnych w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Efekty tego zjawiska trwają do dziś i są tak zwanymi masowymi pieleniami raf koralowych, które z uwagi na zbyt wysokie temperatury wody zaczęły chorować. El Niño i La Niña nie są jednak czymś nowym, a ich nazwa z hiszpańskiego ma zdecydowanie bardziej pozytywny wydźwięk. El Niño de la Navidad. To tłumacząc na język polski, to chłopiec od narodzenia.
lub po prostu Boże Narodzenie. Już w XVII wieku rybacy zauważyli okresy cieplejszej wody i słabszych połowów, które miały miejsce w okolicach Bożego Narodzenia. Stąd też wielu z nich decydowało się wówczas na świąteczny odpoczynek. W połowie XX wieku naukowcy odkryli, że nie były to zjawiska tylko regionalne, a fazy globalnego cyklicznego zjawiska zwanego południową oscylacją El Niño, w skrócie ENSO. Cykl zmienia się średnio co 5 lat, chociaż może trwać zaledwie 2, a nawet 7 lat. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że od ery industrialnej, czyli mniej więcej od 1850 roku, średnie globalne wartości temperatur niepodważalnie rosną. A to skutkuje coraz bardziej intensywnymi zmianami warunków atmosferycznych. To samo tyczy się El Niño, które obecnie staje się realnym globalnym zagrożeniem. Podczas normalnych warunków wiatry na Oceanie Spokojnym wieją wzdłuż równika ze wschodu na zachód. Jest to produkt efektu Coriolisa, spowodowanego ruchem obrotowym Ziemi. Gdyby Ziemia się nie obracała pod wpływem grawitacji, wówczas powietrze przemieszczałoby się wzdłuż południka od bieguna do bieguna. Azja i Ameryka stałyby się wówczas najzimniejszymi miejscami na Ziemi. Przez ruch obrotowy powietrze ugina się w taki sposób, jak widzicie, i kieruje się do równika. W ten sposób tworzą się pasaty, czyli systemy stałych wiatrów wiejących z równika w stronę zwrotników na obu półkulach. Umożliwiają one nie tylko żeglowanie czy szybowanie dla samolotów, ale transportują ciepłą wodę z wybrzeży w głąb oceanu, transportując ją w inne zakątki świata. Na miejsce ciepłej wody pojawia się zimna woda, która przynosi ze sobą składniki z głębszych warstw oceanu, które wspierają rozwój fitoplanktonu i innych organizmów, wpływając na dostępność ryb. Podczas El Niño ciepła woda zamiast płynąć w stronę Azji, płynie z Azji i Australii w kierunku obu Ameryk i gromadzi się na Oceanie Spokojnym oraz wzdłuż wybrzeży. To tworzy gigantyczną strefę ciepła, która w wyniku parowania zmienia globalną pogodę. Podczas silnego El Niño w latach 1997-1998 doszło do gwałtownych powodzi w Peru, które znajduje się najbliżej epicentrum tego zjawiska. Wówczas zginęło kilkaset osób, a ponad 250 tysięcy musiało zostać trwale przesiedlonych. W regionie Tumbes, który zazwyczaj jest suchy, odnotowano 16-krotne przekroczenia normy opadów rocznych w ciągu zaledwie, uwaga, tygodnia. Wszyscy chyba słyszeliście o powodzi tysiąclecia, jaka miała miejsce w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej w 1997 roku. Wówczas wylała Odra, zalewając na przykład Opole czy Wrocław, do którego fala kulminacyjna dotarła 12 lipca. Suma strat, jakie wówczas dotknęły Polskę, szacowana jest na około 12 miliardów złotych, a 114 osobom woda zabrała życie. Mieszkam na tym terenie od 50 roku. Ale takie powodzi, owszem, były w 70-tych latach, ale taka jak obecna, to jest po raz pierwszy. Woda przybiera, a w budynkach są ludzie starsi, to wszystko, i nie ma możliwości, żeby coś tam robić, bo w tej chwili bez butów gumowych nie da rady wejść do żadnego mieszkania. Znaczy, mimo że budynki są dwupiętrowe, jednopiętrowe. Także trzecie najsilniejsze w historii El Niño, które panowało między 1982 a 1983 rokiem, zapisało się w Polsce wyjątkowo wilgotnymi miesiącami. Pomiędzy styczniem a majem 1983 roku wszystkie miesiące były określane przez meteorologów jako bardzo wilgotne lub skrajnie wilgotne. Oczywiście w obu tych przypadkach w grę wchodziły jeszcze inne czynniki atmosferyczne, ale jeśli podobne okoliczności zejdą się w czasie z nowym najsilniejszym El Niño, jakie ma wystąpić właśnie na przełomie 2023 i 2024 roku, możemy w Polsce zmierzyć się nagle z powodzią, jakiej do tej pory tutaj od dziesięcioleci nie było. Co gorsza, wcale nie jesteśmy na nią jakoś dobrze przygotowani, na co wskazują liczne ekspertyzy, które teraz pokażę Wam w formie artykułów. Działania zaplanowane w ramach PZRP, czyli Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, obowiązujących w latach 2016-2021, kosztować miały łącznie ponad 11,5 miliarda złotych. Jak podsumowuje w swojej analizie Fundacja Green Mind, w samym dorzeczu Odry zaplanowano wówczas aż 250 działań, z czego zrealizowano zaledwie 29, czyli 12%, a ponad połowy, czyli 140, nawet nie rozpoczęto. Tak prezentuje się mapa najbardziej zagrożonych obszarów. Nie są to tylko mrzonki, a realne zagrożenie, więc El Niño to nie jest żart. Naukowcy oceniają, że jeśli zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość i siłę El Niño, to globalne straty gospodarcze w XXI wieku wyniosą 84 biliony dolarów, a to tylko bezpieczne szacunki. Mówimy o kwocie, która jest czterokrotnie większa
niż cała amerykańska gospodarka. Najgorętszym rokiem w historii pomiarów był jak dotąd rok 2016, który zbiegł się z silnym El Niño. Najlepiej te dane można zestawić z cyklami występowania ochłodzenia wywołanego La Niña oraz ociepleniem powiązanym z El Niño. Ten wykres połączony z aktualnymi mapami temperatur dość klarownie ukazuje, że wchodzimy w fazę cyklu ciepłego. Zmiany klimatu powodują ekstremalne temperatury nawet w latach bez tego zjawiska. Ostatnie 8 lat było zarazem 8 najgorętszymi w historii na świecie, co odzwierciedla długoterminowy trend ocieplenia napędzany prawdopodobnie emisjami gazów cieplarnianych. Oprócz oczywistych i namacalnych dowodów w postaci nagłych ekstremalnych zjawisk pogodowych, warto uwzględnić też kwestie makroekonomii. Wpływ ten badali naukowcy z Kolegium Dortmunda w amerykańskim stanie New Hampshire. Wzięli oni pod uwagę lata 1982-1983 i 1997-1998. Jak odkryli, nawet 5 lat po zakończeniu anomalii gospodarka niektórych regionów była osłabiona. Jak mówiłem wcześniej, globalna gospodarka straciła odpowiednio 4,1 biliona dolarów i 5,7 biliona dolarów w ciągu pół dekady po każdym z tych wydarzeń. Największe spowolnienie widoczne było w rozwijających się krajach przybrzeżnych, takich jak Indonezja czy Peru. Osłabienie gospodarek krajów rozwijających się wpłynęło też destruktywnie na globalne finanse i wcale nie ominęło Wall Street i innych centrów biznesowych. Wystarczy, że spojrzycie teraz na wykres globalnej gospodarki, którą zestawimy z okresami intensywnego El Niño. Okaże się, że niemal za każdym razem, kiedy tylko rozpoczynał się okres ocieplenia, globalne PKB się kurczyło lub zatrzymywało się. Biorąc pod uwagę serię niefortunnych wydarzeń, takich jak pandemia koronawirusa czy wojna na Ukrainie, a także imperialne zapędy Chin, można odnieść wrażenie, że faktycznie coś złego szykuje się na horyzoncie. Nie będzie to może zjawisko nagłe, jak na przykład uderzenie asteroidy czy uderzenie w kijów rakieta, ale będzie to proces, który powoli, ale skrupulatnie będzie powodować nawarstwianie się problemów gospodarczych. W latach 2015-2016 padły globalne rekordy temperatur, a to przyczyniło się na przykład do nadzwyczajnych opadów deszczów w Kalifornii i Brazylii, powodując powodzie. Australia i Indie stały się skrajnie suche, co spowodowało chwilowy znaczny wzrost cen żywności oraz pogłębienia zjawiska głodu w Azji. Do tego na przykład huragan Patryka w październiku 2015 roku był jednym z najsilniejszych huraganów zanotowanych w historii. Osiągnął maksymalną siłę w kategorii 5 i miał bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne. Huragan Patryka uderzył w wybrzeże zachodniego Meksyku, ale osłabł przed dotarciem do lądu. Do tego też huragan Joaquin osiągnął maksymalną siłę w kategorii 4, powodując poważne szkody na wyspach Bahama. W Polsce w 2015 roku także doszło do powodzi w maju. Najbardziej dotknięte były obszary nadwiślańskie, takie jak Mazowsze, Lubelszczyzna i Podkarpacie. Zima znowuż była naprawdę sroga i doprowadziła do poważnych utrudnień ruchu w okolicach stycznia. Zmiany pogodowe i gospodarcze to nie wszystko. Nawet w codziennych przyzwyczajeniach mogą pojawić się pewne zmiany. W Wietnamie i Brazylii może dojść do znacznego spadku plonów najpopularniejszego rodzaju kawy, czyli robusty. Ceny małej czarnej wzrosną. Podobnie było podczas El Niño w 2015 roku, gdy w brazylijskim stanie Espírito Santo produkcja kawy spadła aż o 40%, a to wywindowało ceny nawet dwukrotnie. Są jednak też pewne pozytywy. Może wystąpić znaczna nadwyżka energetyczna, a ceny gazu jeszcze bardziej poszybują w dół. Energia w najbliższych latach może być naprawdę tania, a to może zwiastować pewne nadzieje dla rynku kryptowalut. Jak faktycznie będzie? To się okaże. Pewne jest to, że skutki w zależności od regionu będą częściowo pozytywne lub skrajnie negatywne. Aktualnie Włochy przeszły jedną z największych powodzi we współczesnej historii. W samym regionie Emilia-Romagna kilkanaście osób zginęło, a kilkadziesiąt tysięcy trzeba było ewakuować. Te wydarzenia też są częściowo łączone z globalnymi warunkami atmosferycznymi z uwagi na El Niño. Na ten moment nikt nie jest jeszcze w stanie jasno powiedzieć, czy El Niño szczyt swojej siły osiągnie w 2023 czy w 2024 roku. Pewne jest natomiast to, że jeśli faktycznie nadejdzie, to zmiany odczujemy wszyscy. Z mojej strony to już wszystko w tym materiale. Dziękuję Wam za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.